Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Red Dead Online. No i dzisiaj robię następną misję z Krainy Możliwości. Będzie to kolejna honorowa misja, bo aktualnie ten ciąg tych misji wykonuję. W poprzednim odcinku była misja zabić ich co do jednego, a dzisiaj biorę misję zbierz cholerną bandę, która się nazywa... No to zaczynamy. Będzie teraz ładowanie, oczywiście. Dosyć długie. Również nie pamiętam niczego z tej misji. Dobra. Rozpocznij meat making. Widziałem, że był tam staruszek Jones, więc będzie on uczestniczył w tej misji. Dobra, mamy ładowanie. Gracze już się chyba znaleźli z tego, co widzę. To są obrazki tak pół na pół, bo połowa jest jakby z tej misji, co będzie. Połowa jest jakby takich ogólnych. Zaraz gracze powinni się pokazać. No, za każdym razem tak wychodzi 2-3 minuty. Tu ładowanie do graczy. Ciekawe w ogóle, czy będą 4 osoby. Tylko raz miałem teraz podczas robienia tych misji sytuację, gdzie były 3 osoby, a nie 4 na misji. No nie, są 4 osoby, 103 level, 229 level i 565 level. Nikt nie robi tych misji normalnie tutaj, tylko wszyscy, tak jak ja sobie po prostu je widzę, powtarzają. Więc misja będzie chyba łatwa do zrobienia z takimi graczami, powinna być. Chociaż nie wiadomo oczywiście, jak będą grać. No i zaraz będzie się zaczynać. Ja jestem już przygotowany. Dobra, wszyscy się przygotowali. Misja się zaczyna. Zobaczę, ile czasu do całkowitego załadowania misji, bo ja tu widzę, ile czasu się nagrywa, więc wam to powiem. Wy też widzicie w swojej YouTube. Dobra, scenka. Still good to all, huh? That's nice. Real nice. But your new friend, the Marshal, he's having problems. More problems. With your even newer friend, Montez. They're in the sheriff's office in Valentine. He asked me to ask you if you can bring a goddamn posse and come on. Can you do that? Yeah, I thought you could. Let's get going. Dobra, no to jedziemy, spojrzę na ich konie, czarny koń arabski, czarny koń arabski i to jest koń turkmański, był jeden z tych nowszych, nie z turkmańskich, ale jeden z tych nowszych, tamten koń był. Udaj się do biura szeryf Valentine, to jest prawdopodobnie ta misja, w której bronimy Valentine. Więc te misje są już znacznie ciekawsze teraz. Tą poprzednia, co robiłem, była bardzo fajna. Ta misja też będzie bardzo fajna. Pierwsze 3 to było takie rozkręcanie się po prostu. No, straciłem nawet
to było takie w miarę trudne dla mnie, gdy ja to robiłem. Ale no na ten moment nie wiem, jak to będzie wyglądało. No poza tym gracze są sami bardzo dobrzy, znaczy z bardzo wysokimi levelami. No to trzeba wejść do środka, tam będzie prawdopodobnie scenka, tak. He's talking sense. We're all adults here. Sure as shit is shit. They'll be back until they free Montez, and we and every decent person in this town is dead. You know what, Bob? Montez, I'm a man of many contradictions. I thought long and hard about a speech about ethics, about responsibility, about rule of law. Then I decided I'd just do this. And hang the consequences. You killed him! No shit. So that's one less problem you gotta worry about. What was the real problem in this town? His boys will be back. To kill us all. And then we better get prepared. A więc trzeba się szykować do obrony miasta teraz. On tam jeszcze zabił tego gościa, jego ludzie wrócą tutaj go bronić. Tutaj widzę, zwykli mieszkańcy również są przygotowani do obrony i należy ich rozmieścić. Każ podążać. No to pójdziemy z tym na tamtą stronę. Tu będzie naprawdę gruba strzelanina, bo wielu mieszkańców jest do pomocy. Chyba, nie wiem, z 7 plus 4 graczy ze mną. No i do tego, nie wiem, ten szeryf będzie też chyba walczył. Dobra, bierzemy tą kobietę z snajperem. No to możemy pójść tam z nią. Niech wejdzie tutaj na górę. Dobra, jest jeszcze jakiś gracz do rozmieszczenia? Nie. Zaczekaj, aż twoja banda stawi mieszkańców. Czyli teraz ja mam wybrać miejsce, no to pójdę tutaj. A nie, tutaj nie mogę. No to pójdę do tego miejsca. Ja już się ustawiłem na pozycji. Wobec cały czas mi do jakiś kolekcjonerski przedmiot jakby wibruje. Ale dobra, to jest teraz nieważne. Zaczekaj na ludzi Monteza, więc oni tutaj przybędą. Dobra, są już. Pierwsza tura. Jeszcze myślę, tutaj sobie przyciszę. Najgorzej jak tak z boku właśnie atakują. Tutaj w sumie sobie wezmę Litchfielda, będzie lepszy teraz. Wezmę coś na zabójczą precyzję. I strzał do tego. I strzał. Kolejny. Zobaczcie, na mapie. Czerwone jakby takie kreski są po wszystkich stronach. Czyli atakują oni z każdej strony to miasto. 58 ranga klubowa. Ło, coś mnie aż przewróciło. Oni normalnie nawet ze stajni wybiegają. Ale Litchfield tu jest dobry. Dobrze się sprawuje. Jak widzicie, cały jest zrobiony na złoto. Znaczy chyba
Nie wiem, jakiś element tam chyba jeszcze nie jest dokończony. Nie wiem, spust czy coś takiego. Będę musiał to zrobić. Ale na pewno nie w tym tygodniu, bo już będę tego konia arabskiego kupował razem z tym siodłem z grzechotnika. To samo to będzie mnie kosztowało 39 sztabek chyba. O nie, ginę, 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 ginę! Szybko lekarstwo. Ja mam cały czas tam na silnych i mnie to drażni, bo mi ich jest szkoda na tę sytuację. A jest za krótko po prostu... za krótko na przekładanie go, bo tu są już chwile. Dobra, scenka. I'm afraid this isn't over yet. There. Dear Lord. No właśnie, było trochę za łatwo. Podjechali. Wyjdź dynamit ze sklepu rusznikarza. Jak ja mam tam przebiec? Przebiegłem. Dobra, bierzemy dynamit. Aha, nie możesz. No to super. Wysadź w powietrze wóz bojowy. To będzie ciężkie zadanie. No ale bierzemy dynamit i rzucamy. Zwykły. Co się schować? Wziąć lekarstwo i wychylamy się do kolejnego rzutu. Nawet dwa rzuty chyba wykonałem. Dobra, zlikwiduj uciekających napastników. No to atakujemy na nich, bo oni już uciekają. Darmowy expik. Tak naprawdę tutaj leci. Dobra, uciekałem jeszcze po tamtych stronach. Tutaj mi gościu ich pozabijał. No i miasto obronione. Kolejna scenka. You and your friends saved my town. And Montez died in the conflict. Exactly. He died in the conflict. Thank you. Thanks to all of you. At times it's the sheriffs that run things. We help out where we can. Thank you. You've been a great help in all this business. It's been my pleasure. Hope to see you again. Not too soon, I hope. Well, thanks again. No i misja ukończona, bardzo fajna, sporo scenek miała. Film trwa tak naprawdę 13 minut, no bo wszystko poszło no idealnie. Nie wiem, wy możecie zobaczyć na YouTubie teraz. Jak ja miałem tą misję zrobioną? Czy na brązowo, czy na srebro? Mi się wydaje, że teraz złoto wpadnie. No bo tutaj nic nie zostało jak naprawdę zwalone. Nie, może w sumie ktoś zginął, bo nawet nie zwracałem na to uwagi. No ale ja zrobiłem wszystko to, co miałem zrobić. Czyli sama misja w sobie trwała gdzieś z 9 minut. Dobra. O, poszukiwany gracz, to jest właśnie ten gościu, co robił tę misję ze mną. No i jak wygląda sytuacja pieniężna? Odrobinę tego wpadło. Misja wykonana na srebro, nie mam pojęcia dlaczego. No ale dobra, to byłoby już na tyle w tym odcinku i cześć.